Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzy, a dzisiaj tym gościem jest Grzegorz Żurek z Fundacji Europejska Perła Baroku, którego witam serdecznie. Dzień Serdecznie dobry, witam panie panią, Grzegorzu. witam widzów. Ta Perła Baroku to co? Perła Baroku, Europejska Perła Baroku, tak się nazywa fundacja, ale nazywa się tak głównie dlatego, że takie miano zyskał Krzeszów. W świecie mówi się o tym miejscu jako o europejskiej perle baroku. Rzeczywiście. Całkowicie zasłużenie, czysty barok według jednej koncepcji, jednego zamysłu, zbudowany w 7 lat, jeżeli mówimy tutaj o głównym kościele. I rzeczywiście to piękno zachwyca, rzuca na kolana, jak niektórzy mówią. Nie tylko ze względu na to, że jest to miejsce szczególnego kultu, ale również to piękno sztuki i architektury. Ze względu na urodę po tak, prostu. Również rzuca na kolana. Czym się fundacja zajmuje na co Fundacja dzień? Tak naprawdę została powołana do tego, żeby przejąć od parafii, bo parafia jest oczywiście właścicielem i administratorem głównym tego miejsca. Natomiast fundacja przejęła wszelkie sprawy związane z organizacją ruchu turystycznego, z promocją, z prowadzeniem również takiej działalności kulturalnej, o której zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać. Czyli to wszystko, co tyczy się tej sfery poza sakrum, to właśnie Fundacja Europejska Perła Baroku. I właśnie wspomniał Pan o działalności, o kulturze, a dzisiaj chciałabym z Panem porozmawiać o Festiwalu Muzyki Dawnych Mistrzów, który to festiwal rozpocznie się niebawem i zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Muzyka dawnych mistrzów. Czyli jacy to mistrzowie, jakie to instrumenty, jakie to zespoły? Tak. Skąd w ogóle pomysł tego festiwalu? 11 lat temu został przeprowadzony bardzo duży w swoim zasięgu remont instrumentu w Bazylice Krzeszowskiej, instrumentu Michała Englera. Mówimy o organach. O organach oczywiście. Jest to instrument, organy, które na skalę europejską jest znane z tego względu, że zachował się praktycznie w 100% w oryginale. W oryginale części, ale przede wszystkim w oryginale stroju. I dlatego jest to taki czysty, również barokowy instrument. Po zakończeniu tych prac postanowiliśmy, że ruszamy z festiwalem. Trzeba te organy po prostu wykorzystać trzeba i zaprezentować światu. Trzeba również edukacyjnie wykorzystać to miejsce i zachęcić ludzi w ogóle do muzyki, zainteresować muzyką organową. Powiem, nasze początki były trudne, dlatego że jak widzieliśmy, że pada zapowiedź, że za chwilę koncert organowy, całkowicie oczywiście bezpłatny, króciutki. Każdy mógł wejść. Każdy mógł wejść, zapalało się takie światełko wśród turystów, że to chyba nie jest dla nas, więc my wyjdziemy. Bo ludzie chyba tak nie znają tego, tak. Jaka to jest, jaka to potrafi być piękna muzyka. Muzyka i piękne chwile z nią spędzone. Dokładnie tak. Przede wszystkim to w baroku była jedna harmonia, czyli muzyka i to, co przed oczami, prawda? To miało współgrać, czyli jakby sztuka nie istniała bez muzyki i muzyka nie miała sensu bez tego, co przed oczami. Ale ze zrozumieniem wyszliśmy do turystów i pielgrzymów i zaproponowaliśmy coś nowego. Tego, czego nie ma w innych miejscach, gdzie odbywają się koncerty organowe chociażby, bo jest ich już naprawdę sporo. Otóż pozwoliliśmy uczestniczącym w tych organach, daliśmy taką możliwość wejścia na emporę organową. Czyli nie tylko, żeby słyszeć muzykę organową, ale ją zobaczyć wręcz, tak? Bo to, w jaki sposób organista, mistrz zmaga się z tym instrumentem, tak potężnym. Ciężka praca to jest, tak. Jest niesamowite, dlatego że ten instrument właśnie w porównaniu z nawet bardziej znanymi instrumentami w Świętej Lipce czy w Oliwie, jest właśnie w 100% zachowany w oryginale i tam działa mechanizm. Tam działa tylko i wyłącznie mechanizm, bez żadnej elektroniki dodatkowej. Żadnej maszynerii i żadnego żeby prądu. Tak wydobyć dźwięk z tego instrumentu, trzeba po prostu nacisnąć. Fizycznie tak, zadziałać swoją siłą. Tak, tak. I jest to na pewno niezwykłe.
I widzieliśmy od razu, że zmieniła się koncepcja i odbiór tego naszego festiwalu, tych naszych koncertów, że ludzie bardzo chętnie korzystali z tej możliwości wejścia, zobaczenia organów z góry, zobaczenia bazyliki z góry, jednocześnie wysłuchania koncertu i dodatkowo też działalność edukacyjna po zakończonym koncercie, krótka prezentacja instrumentu. Mhm. I to już w ogóle okazało się strzał w dziesiątkę, chociaż nie wiedzieliśmy, jaki będzie odbiór tego. Ale ludzie lubią takie ciekawe miejsca, to rzeczywiście. A poza tym wiedza, to na pewno pomaga w odbiorze później. Dokładnie, bo wiemy, skąd ta muzyka, skąd ten dźwięk w ogóle się wydobywa. Co trzeba zrobić, żeby on się wydobył. I wtedy to działa całkowicie inaczej na wyobraźnię. Nasz taki krzyszowski organista, pasjonat, który chyba najlepiej zna ten instrument. Po prostu każdą piszczałkę myślę, że zna. A piszczałek są tysiące. Dokładnie tak. I on z taką pasją, przejęciem codziennie opowiada tym turystom zainteresowanym o tym, jak ten instrument w ogóle działa, jak wygląda praca organisty, nie tylko tego koncertującego, ale również przecież instrument głównie został stworzony do pracy przy liturgii, prawda? Oczywiście, służy do mszy. Dokładnie. I widzieliśmy odbiór tych turystów, pielgrzymów, że to był strzał w dziesiątkę. I dlatego na pewno, to kontynuujemy któryś rok z kolei. To jest wiedza szczególna i to na co dzień się czegoś takiego nie widzi. Panie Grzegorzu, Festiwal Muzyka Dawnych Mistrzów rozpoczyna się już niebawem. Jak to terminowo wygląda w tym roku? Co jest zaplanowane? Kiedy osoby zainteresowane będą mogły przyjechać do Krzeszowa, żeby wziąć udział w koncertach? Tak, zainteresowane osoby, a zapraszam naprawdę wszystkich, bo widzimy, że każdy może skorzystać z tych koncertów, chociaż wydawałoby się, że może trafić do wąskiej grupy odbiorców, ale każdy, który przyjedzie i poświęci dosłownie pół godziny na koncert to już potem będzie chodził będzie wracał. Mm-hmm. Będzie wracał, widzimy ludzie, że wracają. Ale wracając do konkretów, 11. edycja Festiwalu Dawnych Mistrzów, w skrócie letnich koncertów organowych. On w tym roku wpisuje się w takie duże wydarzenie, które nazywa się Festiwal Krzeszów 2019. Rozpoczynamy koncerty organowe już w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Pierwszy koncert, za 2 godziny kolejny, dlatego że przez cały lipiec i przez cały sierpień codziennie o godzinie 11 i o godzinie 13 półgodzinne koncerty na instrumencie. No to prawdziwa uczta dla miłośników tego instrumentu. Chwalimy się tym, że koncertów organowych u nas jest chyba najwięcej w ciągu roku, dlatego że rzeczywiście aż 2 dziennie. Dlaczego o takich godzinach? Dlatego, żeby mogli skorzystać i pielgrzymi, i turyści przybywający do Krzeszowa. Natomiast dla takich koneserów muzyki organowej mamy też taki punkcik raz w tygodniu, w sobotę o godzinie 19 koncert na takim kameralnym instrumencie w kościele świętego Józefa tuż obok o godzinie 19 w każdą sobotę. Również serdecznie zapraszamy. Kto zagra? Czy to będzie jeden wirtuoz, czy różne osoby przyjadą do Krzeszowa, żeby zaprezentować swoją wirtuozerię gry na organach? Koncepcja tego festiwalu opiera się w ogóle na studentach i absolwentach szkół akademii muzycznych. Są to akademie muzyczne z Wrocławia, Katowic, Poznania, Warszawy, więc praktycznie z całej Polski. Świetna praktyka. Tak. I naprawdę studentów. Muszą być wirtuozami, żeby zmierzyć się z tym instrumentem. Nie byle kto jest w stanie naprawdę zagrać piękny Trzeba koncert na nich. Trzeba już coś umieć. Trzeba naprawdę coś umieć, a więc niech Państwa nie oszuka czasami słowo absolwent, że być może nie do końca wyćwiczony w sztuce, ale naprawdę wiele potrafią. Staramy się, żeby utwory były z jednej strony edukowały, tak jak mówiliśmy, żeby zachęcić, promować muzykę organową w ogóle, ale również dla tych, którzy po prostu traktują to jako ciekawostkę, żeby pojawiły się tematy z filmów, czyli trochę z utworów, takiej lżejszej muzyki. Tak, które w ogóle nie były tworzone na organy, więc też można być zadziwionym. To chociaż, różne transkrypcje mogą być tak ciekawe. Naprawdę można być zaskoczonym tym, co w Krzeszowie się usłyszy i co zobaczy i czego się doświadczy. Oczywiście. Czyli co, w niedzielę o godzinie 11 pierwszy spotykamy koncert. Się na pierwszym koncercie, tak jest. I on będzie już w tej głównej świątyni w Krzeszowie. W Bazylice. Zawsze te dwa koncerty
odbywają o godzinie 11:13 odbywają się w głównej bazylice. Ten kameralny o godzinie 19 w soboty, tylko i wyłącznie w sobotę. W kościółku obok. W kościółku obok, tak. Nie trzeba żadnych biletów. Nie trzeba biletów. Nie wykupuje się wejściówek. Bilety, żeby tylko wysłuchać koncert organowy, nie są konieczne ewentualnie dla tych, którzy chcą skorzystać z tej empory organowej. Zbieramy drobne datki na konserwację tego instrumentu. W tym roku będzie we wrześniu i w październiku przeprowadzona kolejna konserwacja, dlatego że jest to zabytek, jest to kapryśny zabytek. No na pewno potrafi, wymaga takiej pieczołowitości. On potrafi kilka minut przed koncertem coś odmówić posłuszeństwa, ale to jest ta wartość, że jest to oryginał. Tak jak został stworzony i przez autora Michała Englera zaprojektowany i wykonany, tak on działa do dnia dzisiejszego. Tak trwa do tej pory. I w jakim jest wieku instrument? No on jest oczywiście 18-wiecznym instrumentem, czyli na samym początku budowy już zamierzono, że tak wielki instrument tam powstanie. Ja powiem Państwu, zapraszam serdecznie do Krzeszowa, dlatego że Krzeszów być może wielu kojarzy się tylko i wyłącznie z sakrum, z miejscem kultu. I z bazyliką. Bo przede wszystkim rzeczywiście takie ma zadanie. To jest największy magnes na pewno. Tak, to jest sanktuarium, do którego przybywają tysiące, setki tysięcy osób rocznie. Ale również Krzeszów w dobie swojej świetności, w złotym wieku, można powiedzieć, cysterskim, był również ostoją kultury. Więc my też, nawiązując do tej tradycji, teraz to chcecie podtrzymać. Są koncerty organowe. Byliśmy niedawno świadkami pięknego koncertu w pawilonie na wodzie na harfie. W tym roku jeszcze duży koncert, tutaj jakby już troszeczkę w nowoczesność wchodząc, gospelowo-popowy, jeszcze w lipcu, więc zachęcam nasze strony sprawdzić, co to takiego. Są również przeglądy piosenki młodzieżowej, dziecięcej, folklorystycznej, więc również w tę stronę idziemy, żeby rzeczywiście tą kulturę podnosić do góry i interesować nią zwykłych zjadaczy chleba. Mówię tu również o sobie. Czyli każdy coś znajdzie w Krzeszowie. Znajdzie, a na razie koncentrujemy się na koncertach organowych, o których opowiadał nam pan Grzegorz Żurek z Fundacji Europejskiej Perły Baroku. Przypominam, w niedzielę o godzinie 11:00 pierwszy koncert. Wszystkie szczegółowe informacje na stronach internetowych. A panu Grzegorzowi Żurkowi bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i do zobaczenia w Krzeszowie.